W Galerii Art Nova 2 Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział Katowice wystawa Milana Fiali zatytułowana Mariaż. Wystawiłeś tu dużo obrazów, które absorbują bardzo każdego oglądającego. Mam nadzieję, że to tak jest. No. Jest to taka zbiorowa wystawa de facto, bo są różne obrazy. Są tutaj ostatnie 5-6 lat. Większość nowych prac. Połowa tego jest nowa, bo zawsze jest trzeba coś robić na nowe, tak polowa jest nowa. No. Jaka tematyka dominuje w Twoich obrazach? Bo widzę tutaj różnorodne prace, jednak każdy autor ma swoją ulubioną technikę, ulubione tematy. Technika jest jasna. Ja maluję lazurama, tak jak kiedyś Da Vinci, palcami, potem te detaily dorobim tymi pędzlami, a każdy obraz jest inny. Ma inne tema, ma... Nie robię to tak, żeby jakiś... Iż mam taką chęć namalować coś, w drugim obrazu zase to, na przykład, ja nie wiem, jakiś dom, nebo jakąś horu, nebo coś takiego. Każdy ten obraz jest coś nowego mówi, nebo coś to. A to już, jestem stary na to, już zawsze coś wymyślałem, jakie problemy lidstwa, nie? No. No, każdy obraz ma drugie tło, bo no. Widać, że jest to wielowymiarowy temat w każdym obrazie. O czym to jest? O miłości, o tym, co się w życiu przygodzi. No, bardzo jest to, umiem, jako ja bardzo dam na poety. To na przykład Grechuta, bo to jest filozofia jakaś, a to podle tego sobie bardzo dobrze maluje. Te obrazy to też mają pełną filozofię, pewną poetykę. Ty jesteś poetą obrazów. No to nie wiem, to nie wiem, ale mam taki bardzo dobry ten, mam nowy obraz, na którym pracuję jeszcze, taki z jednej básnie, jednego autora český nebo moravský, a to bylo 30 zlotych Jidášovi a tak dále, jo. Nepamiętam přesně, bo to je celý ten název, popis tego obrazu, de facto je celá báseň, jo. To jest doskonale. Powiedz mi, Milan, co planujesz po tej wystawie? No, zrobić jakiś nowy obraz, abych to nie dawał na wystawy zawsze tajne obrazy, a wszystko dać do Cieszyna, pójdę w piątym miesiącu. W maju w Cieszynie. Tak, w maju, ano, a to jest Muzeum Magicznego Realizmu, którzy mają w te ochoczówka, nie? Tak się to menuje. Ochorowiczówka. No, tam jest bardzo piękne muzeum, tam zawsze, jeśli mamy możliwość, tak tam jesteśmy, ja już tam dużo razy był, doskonałe obrazy tam są, a taki się tam robi wystawy. Ale kromie tego, oni otworzą w Cieszynie dalszy syn, a tam ja będę pierwszy, który tam będzie. No super, to znaczy, że będzie można tam zobaczyć Twoje obrazy, te, które już gdzieś funkcjonują i te, które powstaną. Tak, no przede wszystkim te, które będą nowe, a jakiś wybier z tego, co teraz mam w dyspozycji, dam taki tam, że jo. No. Chciał jakoś nowe, nebo nie wiem, no to mam jeszcze 3 miesiące na to, to muszę jakoś zrobić, no. Ja zawsze w życiu to robiłem tak, że ja sam nigdy nie dawał obraz 2 razy na wystawę, nigdy, no. Většinou to bylo tak, že než skončila výstava, bylo všechno zpředané. No, tak zawsze to tak było. Aż na to, że w ciągu tego 19, a potem samozřejmě z tym covidem. Plany się zmieniły. No, tak, no. A teď już ma człowiek wernisaż, w Ostrawie byli 3 ludzie, a 6 muzykantów. No, ale to było w styczniu. I dyrektorka mówiła, że raczej tam ludzie nie chodzą, bo to była Omikron, nie? A to u nas było w ciągu dnia, było 60 tysięcy, jo, jako, że było...
To była katastrofa. No właśnie. No. Mogę ci życzyć tylko więcej dzieł, które będziesz mógł już wystawić w maju, czy nawet w listopadzie, bo tam też wszystko potrzeba, no. I wszystkiego dobrego. No, dziękuję, Jurek. Dziękuję.